Rozdział czwarty, w którym nic nie jest takie, jakie się wydaje, a zwłaszcza mieszkanie pod numerem 7. Słońce mleczną smugą wlewa się na schody przez niewielki prostokąt okna. Migotliwe drobinki kurzu wirują w jego świetle. Zosia ostrożnie rusza na górę. Zza każdych mijanych przez nią drzwi dobiegają odgłosy tętniącego życia. Jakieś nawoływania, brzdęk talerzy, ktoś kogoś obsztorcowuje, czegoś szuka. Słychać krzyk i śmiech, płacz malutkiego dziecka, a nawet śpiew. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Ta nieznana melodia ma w sobie tyle słodyczy, co wata cukrowa i podobnie jak ona okleja teraz otwartą ze zdziwienia buzię dziewczynki. Czy ten dom nie jest przeznaczony do rozbiórki? Przecież od dawna nikt tu nie mieszka. Zosia próbuje cokolwiek z tego zrozumieć i jakby na przekór jej myślom gdzieś na najwyższym piętrze traskają drzwi i ktoś głośno tupiąc obcasami schodzi na dół. Drewniane schody aż trzęsą się od tych kroków i zanim Zosia daje radę uskoczyć, zderza się z cynową balią dźwiganą przez energiczną młodą kobietę. Kobieta jest ubrana w rozkloszowaną letnią sukienkę, ma czerwone usta i włosy upięte w pokaźnego loka nad czołem. Sapie ciężko i stawia na podłodze miskę ze świeżym praniem. Nuci znaną już Zosi piosenkę, równocześnie obrzucając dziewczynkę spojrzeniem od stóp do głów. Jakaś dziwna jesteś. Czego tu szukasz? Zosia z trudem przełyka ślinę. Koleżanki takiej chudej z warkoczem. To są same chude dzieci, ale pewnie chodzi ci o Rutkę. Drugie piętro, mieszkanie numer 7. To tak jak moje, przemyka Zosi przez głowę. Tymczasem kobieta chwyta balię i znika, zanim Zosia zdąży jej podziękować. Żółtawe drzwi z numerem 7 są odrapane i pod pierwszą warstwą farby można dostrzec wcześniejsze kolory, tak jakby wszyscy kolejni lokatorzy malowali je po swojemu. Tuż przy zawiasach widnieje spora, ciemnoróżowa plama, a przy dziurce od klucza zielone kropki. Najładniejsza jest jednak klamka. Ciężka, masywna, złota. Zosia naciska ją całym ciężarem ciała i przekracza próg. Pomieszczenie, do którego wchodzi, w niczym nie przypomina typowego mieszkania. Na samym środku pokoju stoi jedynie wielki, okrągły stół z ciemnego drewna. Poza tym nie ma tu niczego. Ani jednego krzesła, fotela czy choćby stołeczka. Nic, żadnych mebli, to znaczy prawdziwych mebli, bo cała podłoga jest wprost usiana rysunkami. Najwyraźniej naniesiono je pomarańczową kredą, bo wszędzie poniewiera się rdzawy miał, tworząc coś na kształt dywanu. W samym rogu, tuż przy oknie, ktoś narysował lampę z pięknym, kwiecistym abażurem. Obok niej niewielki stoliczek. Trochę dalej na ścianie trzy regały z książkami, a w oknie, na szybie, zasłonki w kratkę. Zosia, jak żyje, nie widziała czegoś podobnego, ale najdziwniejsza rzecz znajduje się wokół stołu. Podchodzi bliżej, bo początkowo myśli, że coś jej się przywidziało, ale nie.
One naprawdę tam są. Ludzkie postacie. Wyraźne kontury sylwetek ze wszystkich stron otaczają stół, tak jakby siedziały na niewidzialnych krzesłach. Jest wśród nich pani w eleganckim żakiecie, pan z wąsami i w okularach, wreszcie malutki chłopczyk w krótkich spodenkach z szelkami. Przed każdym stoją na stole fajansowe filiżanki w drobne niebieskie kwiatuszki. Wszyscy sprawiają wrażenie, jakby właśnie przed chwilą skończyli pić herbatę. Zosia rozgląda się, ale nigdzie nie widzi Rutki. Halo, jest tu ktoś? Woła i odruchowo puka w blat mebla. Bu! Zosia gwałtownie podskakuje i aż z wrażenia siada na podłodze, bo dwie części stołu błyskawicznie rozsuwają się i ze środka z płaskiej szuflady wyskakuje Rutka. Ale masz minę, żebyś ty siebie widziała! Aż zdarza się ze śmiechu. Ten popis trwa dłuższą chwilę i Zosia myśli, że już nigdy się nie skończy. Wreszcie Rutka wstaje, otrzepuje spódniczkę z kurzu i podtrzymuje rajtki, bo z tego wszystkiego aż pękła jej w nich gumka. Przez moment przygląda się Zosia, a potem nienaturalnie modulując głos prosi: czy byłabyś uprzejma wstać? Siedzisz na mojej mamie. Zosia zrywa się na równe nogi i ogląda za siebie, ale nie ma tam żadnej kobiety, tylko ten dziwny rysunek. Rutka wyjmuje z kieszeni kawałek cegły i misternie poprawia kontur. Starłaś jej buty, a damy nie chodzą boso. To twoja mama? Mniej więcej, odpowiada Rutka. A to mniej więcej mój tata, wskazuje na jego mościa z wąsami i Zosia mogłaby przysiąc, że ten kiwa jej głową na powitanie. A to? Mniej więcej kto? Pyta najmniejszą postać. Mój brat. A potem dzieje się coś jeszcze dziwniejszego, o ile to w ogóle możliwe. Rutka wskakuje na stół i każe to samo zrobić Zosi. Trzymaj się, krzyczy, i kiedy obie bardzo mocno chwytają się krawędzi, stół zaczyna wirować niczym karuzela. Najpierw wolno, potem szybciej, potem wreszcie osiąga taką prędkość, że mieszkanie, kamienica, a nawet sama Rutka przestają być wyraźnie widoczne i całe otoczenie zlewa się z Zosi w jedną rozpędzoną kulę. Oj, fair, stop! Krzyczy Rutka w dziwnym języku i wszystko gwałtownie zastyka. Sama znajduje się teraz po przeciwnej stronie stołu, tam, gdzie jest narysowany jej tata. Rutka chrząka i zakłada sobie ręce na brzuchu. Rudy warkoczek opada jej na twarz i układa się tuż nad górną wargą, niczym dorodne wąsy. Rutka zaczyna błyskawicznie upodabniać się do ojca i nie mija chwila, jak przemawia basem. Rutko, dziecko moje, to nie wypada, żeby mała dziewczynka interesowała się uczonymi książkami. Idź lepiej do mamy, niech sprawdzi, czy odrobiłaś zadanie domowe. I hop! Stół znowu zaczyna wirować, aż zatrzymuje się przy postaci kobiety. Ruti, Ruti, mówi teraz Rutka z głosem słodkim i ciepłym, jak świeżo wypieszczona drożdżowa bułeczka. Idziemy dziś z ojcem do teatru, a ty wciąż nie powtórzyłaś koniugacji. Rutka dorosłą dłonią poprawia sobie elegancko ufryzowane włosy. Ich liebe, du liest, er sie echt liest. Ja kocham, ty kochasz, on kocha, powtórz. I dalej. Stół się znowu kręci. Kręci się także Zosi w głowie. Wszystkie myśli wirują jak opętane. Setki pytań bez odpowiedzi, tysiące odpowiedzi bez pytań. Co tu się dzieje? Zosia zamyka oczy, a tymczasem Rutka w krótkich spodenkach i z obciętymi włosami już biega po pokoju, prosząc cienkim głosikiem: chcę strudel i kapiszony, rodzynki i sardynki, chcę iść do parku, a potem na lody do Tanzingera na Franciszkańską. Ruti, złap mnie! I nagle trach! Cicho i ciemno. Robi się w tym dziwnym pokoju Rutki, a ona sama stoi na środku i szybko mruga oczami. Zosia wie, kiedy trzeba mrugać tak szybko. Sama tak robi, by nie pozwolić wypłynąć łzom. Dwie dziewczynki stoją teraz naprzeciw siebie i Zosia pierwsza przerywa ciszę, która jest tak głośna, że nie sposób jej po prostu
dłużej znieść. Gdzie jest teraz twoja rodzina? Teraz ich nie ma. A wcześniej? Wcześniej byli. Więc jesteś tutaj zupełnie sama? Rutka nie odpowiada, tylko szybko odwraca się do okna. Stoi zamyślona, podgryzając skórkę chleba. Już wiem, to taka zabawa, prawda? Jak podchody zostawili ci pewnie jakieś wskazówki, strzałki albo liścik. Szukałaś? Szukałam. Wszędzie szukałam. I znalazłaś coś? Tak. Wielkie, ogromne nic. Dziwnie się z nią rozmawia, myśli Zosia. Zerka na Rutkę i dopiero teraz dostrzega przetarty na łokciach sweterek oraz mocno pocerowaną spódnicę. Wszystko, co Rutka ma na sobie, jest zniszczone i wypłowiałe. Jedyny kolorowy akcent to jej rudy warkoczyk, tak ognisty jak zachodzące słońce. Zosi robi się smutno. I ja też nie mam taty. Jestem sama z mamą, wyznaje, chcąc Rutkę pocieszyć. Tak gwałtownie się odwraca. Ale ja nie mam nikogo, nikogo! I znienacka klaszcze w dłonie. Wygrałam! Rutka zaczyna biegać wokół stołu, nagle wskakuje do szuflady i tyle ją widać. Zosia stoi chwilę niezdecydowana, wreszcie skrada się i zagląda do mebla. Ale w środku, oprócz kilku paprochów, jakiejś nitki i kępki siwych włosów, nie ma nikogo. Nawet najmniejszej Rutki, choćby tak małej, jak Calineczka. Czy ona tu jeszcze wróci? Czy jeszcze kiedyś się razem pobawią? Zosię trochę przeraża ta nowa koleżanka, lecz mimo to chce spędzać z nią czas. Jest taka inna od wszystkich znanych jej dziewczynek. Kiedy Zosia wychodzi na dwór, nad światem wisi już wieczorny mrok. Całe podwórko wygląda jak nakryte granatowym kocem. Płacząca wierzba znów, jak dawniej, wydaje się stara i zgarbiona. Prawie leży na ziemi. Zosia ogląda się za siebie i ze zdumieniem spostrzega, że wszystkie okna rutkowej kamienicy są ciemne, jakby znów nikt w niej nie mieszkał.